SOS dla czystego powietrza. Dolny Śląsk jest domem dla blisko 3 milionów ludzi. Co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 3 tysiące z nas. Astma, nowotwory, choroby układu oddechowego to konsekwencje złego stanu powietrza. Nie czekaj. Już dziś zadbaj o siebie i zdrowie swoich najbliższych. Nie spędzaj życia w szpitalu. Podejmij walkę o oddech i żyj. Dla siebie i swoich najbliższych. Dolny Śląsk walczy o oddech. Odpocząć sobie i swoim bliskim. Pobyt w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w obiekcie Goplana. Skorzystaj z oferty uzdrowiska Świeradów i zapewnij chorej, bliskiej osobie pobyt rehabilitacyjny z profesjonalną, całodobową opieką medyczną i pielęgniarską. Uzdrowisko Świeradów zaprasza o każdej porze roku. W domu oglądam super telewizję. Wyjeżdżam na weekend? Zabieram ze sobą super telewizję. Internet przeglądam w domu albo w kawiarni. A teraz deser. Korzystam z telefonii bez limitu tam, gdzie mi się podoba. Marzysz o tym samym? To pójść wodza fantazji. I wybierz ofertę domową mobilną tam i tu, od Wektry. Telewizja, internet lub telefonia. W ofercie domowo mobilnej już od 45 zł. Zadzwoń 601 601 601. Wektra, tam i tu. Problemy przy remoncie teatru. Prace, które widzimy teraz, mają na celu jak zebranie i rozebranie podłogi, aby dostać się do tych stropów. Korekta na Grabowskiego i Piłsudskiego. Przedstawimy to właśnie do uzgodnień z zarządzającym ruchem. Zwykły sport niezwykłych ludzi. To jest zabawa. Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Na jakim etapie jest remont teatru imienia Cypriana Kamila Norwida? Z jakimi trudnościami spotkali się budowlańcy? O tym więcej w materiale Kamili Krawieckiej-Bryl. Wykonawca robót przedsiębiorstwo budowlano-konserwatorskie Castellum z Wrocławia nie zakładało, że stropy w teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida są w tak złym stanie i będą podlegać wymianie i naprawie. To właśnie one są największą bolączką w realizacji inwestycji. Budynek wymaga bardzo poważnych prac budowlanych. Tutaj widzimy chociażby na przykładzie tej sali, gdzie dochodzi do wymiany po prostu stropów. Tu będziemy o tym mówili, to jest nasza bolączka na dzień dzisiejszy, a mianowicie bardzo zły stan stropów w budynku teatralnym. A tak obecnie wygląda miejsce, gdzie znajduje się scena główna i widownia. Prace, które widzimy teraz, mają na celu jak zebranie i rozebranie podłogi, aby dostać się do tych stropów, które są bardzo newralgiczne, które są bardzo uszkodzone i są w bardzo złym stanie. Trwa oczywiście ekspertyza, jak widownię zbudować, czy ta widownia będzie, czy stropy będą samonośne, czy na stropach umieścić specjalne rusztowanie,
rusztowania metalowe, stalowe i dopiero na tych rusztowaniach budować poszczególne elementy naszej widowni. No to wszystko jest w fazie ekspertyzy i tak jak powiedziałem, do końca września będziemy już wiedzieli, z jakich materiałów to robić, ile tych materiałów, ile ton w ogóle tutaj stali się znajdzie, żeby stropy były bezpieczne i żeby widz czuł się u nas bezpiecznie i komfortowo. Po zakończeniu remontu budynek ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teraz jest tutaj przygotowywany ten hol do wprowadzenia windy, która będzie łączyła poziom pierwszy z poziomem drugim, czyli będziemy mogli bezpośrednio dostać się do foyer przed główną naszą widownią, przed główną sceną. Jak wszyscy doskonale wiemy, to jest zaraz przy szatni. Mieliśmy wiele informacji, wiele takich sygnałów, że niestety osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do teatru, dostęp do widowni. Po remoncie będzie winda, która pozwoli, żeby na każdą z kondygnacji teatru osoba z niepełnosprawnością ruchową mogła się dostać. Czyli teatr będzie tak naprawdę otwarty dla wszystkich. Jak sobie go wyobrażacie? Piękny. Że jest niebieski. Ja wyobrażam, żeby był taki żółto-niebiesko-różowy. Przyjdziemy do teatru dzieci? Tak! Pewnie, że przyjdziemy, jak najbardziej. Czekamy z niecierpliwością, aż będzie gotowy. Po remoncie wyobrażam sobie go bardzo, bardzo eleganckiego. Wyposażenie na pewno będzie, wymalowane będzie, z zewnątrz będzie, w środku. Niestety, ze względu na zły stan stropów oraz ich wymianę, istnieje ewentualność opóźnienia zakończenia inwestycji. Przypomnijmy, wstępnie planowana była ona na grudzień 2018 roku. Do tematu remontu teatru wrócimy w poniedziałkowym serwisie informacyjnym. Jeszcze kierowcy nie mieli okazji przyzwyczaić się do nowej organizacji ruchu na ulicach Grabowskiego i Piłsudskiego, a już powstają plany wprowadzenia korekty do tej zmiany. Jest szansa, że rowerzyści będą mogli jechać tam pod prąd. Od 8 września ulica Grabowskiego na odcinku od Skłodowskiej Kiri do Piłsudskiego oraz ulica Piłsudskiego od Grabowskiego do Sudeckiej są drogami jednokierunkowymi. Powodem takiej decyzji była chęć wytyczenia kolejnych miejsc parkingowych w centrum. Po zmianie organizacji ruchu do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wpłynęły uwagi ze strony rowerzystów. Jest nieuwzględniony ruch rowerowy na tych ulicach, można powiedzieć, pod prąd. W większych miastach stosuje się coś takiego, jak wpuszczanie rowerzystów pod znak zakaz wjazdu i mogą się poruszać przy krawędzi jezdni pod prąd, bez wyznaczenia dla nich dodatkowego toru jazdy, aczkolwiek należy wtedy na ulicach ograniczyć prędkość do 30 km na godzinę. Miejski Zarząd Dróg i Mostów chce skorzystać z takiej możliwości i wprowadzić korektę do organizacji ruchu na odcinkach ulic Grabowskiego i Piłsudskiego. Jego pracownicy już przygotowują potrzebną dokumentację. Przedstawimy to właśnie do uzgodnień z zarządzającym ruchem. Jeżeli tylko taka zgoda wystąpi, będzie można się spodziewać rowerzystów w centrum miasta jadących w cudzysłowie pod prąd, bo oni nie będą jechali pod prąd, dla nich to będzie prawidłowy ruch. W związku z tą zmianą na ulicy Grabowskiego i Piłsudskiego pod zakazami wjazdu pojawiłyby się tabliczki "nie dotyczy rowerzystów", a pod znakiem "droga jednokierunkowa" znak "uwaga rowerzyści". Do tego wprowadzone byłoby wspomniane ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Wczoraj z naszą kamerą byliśmy obecni na bardzo ciekawym sportowym wydarzeniu. We Wrocławiu na polach marsowych Akademii Wychowania Fizycznego odbył się turniej piłki nożnej osób niepełnosprawnych. Turgol, bo taką dokładnie nosi nazwę turniej, odbył się we Wrocławiu po raz 12. Jego pomysłodawcą jest Krzysztof Kozioł, rehabilitant warsztatu terapii zajęciowej Ostoja. Zaczęło się od takiego pomysłu zmierzenia swoich umiejętności piłkarskich naszych uczestników z innymi po prostu na Dolnym Śląsku. Pewnego razu mówiliśmy się na mecze i tak się rozwinęło.
I tak z małych międzywarsztatowych zawodów Turgol urósł do rangi klasowego turnieju. W tym roku na wrocławskie pola marsowe na dwudniową imprezę przyjechało 150 osób niepełnosprawnych intelektualnie z 12 drużyn z Dolnego Śląska. To jest zabawa, spotkanie się z przyjaciółmi, z ludźmi i chodzi o to, że to nie jest walka, żeby o wyższe podium, tylko po prostu to jest zabawa. Ale tak po cichutku i tak liczycie na pierwsze miejsce? No pewnie tak, zagramy jak najlepiej możemy, tak? Dobra chłopaki, a teraz głośno, kto wygra? Ostoja! No zabawa i rywalizacja, nie ma takich zbyt. Ale to chyba nie jest pierwszy Turgol w waszej karierze. Nie, nie. Dobrze bawiliście się w poprzednich edycjach? Tak, oczywiście, super. Organizatorem tego sportowego wydarzenia jest Towarzyszenie Ostoja na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Tak naprawdę to, jak to już jest 12 rok, to te drużyny czekają i tak od początku roku dopytują, a kiedy będzie Turgol i czy my możemy przyjechać. Także w tej chwili już mamy taką sytuację, że czy chcemy, czy nie chcemy, to my musimy. Ale my to robimy z wielką radością. Zawsze znajduje się jakiś sponsor, który pomoże nam pokryć koszty. W tym roku był nim Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. To nie tylko tego typu sport, jaką jest piłka nożna, my wspieramy, ale też wspieramy inne przedsięwzięcia organizowane przez, czy to przez stowarzyszenia, przez fundacje, ażeby ta młodzież miała możliwość konfrontacji, spotkania się, podzielenia się swoimi jakimiś takimi umiejętnościami, wrażeniami. Kolejny Turgol dopiero za rok. Na parkiety wracają koszykarskie rozgrywki kobiet. Kibiców z Jeleniej Góry najbardziej interesować będą mecze pierwszej ligi grupy B. To tam walkę o ligowe punkty toczyć będą koszykarki MKS Moskar Konoszy. Wracają rozgrywki koszykarskie kobiet. Jako pierwsza formę naszego zespołu sprawdzi drużyna Tęczy Leszno. Rywal dobrze znany w Jeleniej Górze. W sezonie 2017-2018 zajął 7 miejsce na 11 możliwych. Przypomnijmy, Jeleniogórzanki były ostatnie. Jednak statystyki nie grają, a poprzedni sezon to już historia. Jak będzie, dowiemy się już w najbliższy weekend. Zaczynamy meczem pierwszy raz od bycia w pierwszej lidze. Będziemy gospodarzem, czyli otwarcie u nas. 30 o godzinie 17 z Tęczą Leszno. Oczywiście wszystkie mecze w tej chwili będziemy rozgrywać na hali MOS-u przy ulicy Sudeckiej. Czy Jeleniogórzanki stać na pokonanie Tęczy Leszno? A może kibiców czeka powtórka z poprzedniego sezonu? Wszystko okaże się w niedzielę o godzinie 17. A teraz skrót pozostałych informacji. Na terenie powiatu lubańskiego zatrzymany został 40-letni mężczyzna, który odpowie za hodowanie konopi indyjskiej oraz posiadanie 12 porcji suszu marihuany. Grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności. Andrzej Jasiński, burmistrz miasta i gminy Mirsk, poinformował o planowanej modernizacji placu zabaw przy ulicy Bohaterów z Nadnysy. Urząd posiada gotową dokumentację techniczną i wraz ze stowarzyszeniem 3KF Włókniarz Mirsk złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie. Modernizacja oszacowana została na kwotę 560 tysięcy złotych, przy czym dofinansowanie może wynieść nawet 300 tysięcy złotych. Procedury przetargowe rozpoczną się najprawdopodobniej w drugim kwartale przyszłego roku. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze informuje, że 1 października o godzinie 10.30 w hotelu Mercure odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców pod hasłem Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany. Na nim będzie można dowiedzieć się o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się za pośrednictwem strony internetowej www.prawodoprzedsiębiorczości.parp.gov.pl. Spotkanie organizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękuję za uwagę, zapraszam na jutrzejsze wydanie Wydarzeń Tygodnia. Do zobaczenia.
Dzisiaj w konkursie do wygrania mamy zaproszenie do kina Lot. Aby je zdobyć, należy podać przynajmniej jeden tytuł filmu z obecnego repertuaru kina Lot. Na odpowiedź czekamy w poniedziałek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tvdami.eu. Szkoła Języków Obcych Kretkowski Ekspres. Nauczymy Cię mówić i myśleć w innym języku. Angielski z klasą, hiszpański z temperamentem, włoski ze smakiem, niemiecki z precyzją, francuski z elegancją, rosyjski z pasją. Tylko u nas. Doświadczona, wykwalifikowana kadra lektorów. Różne poziomy zaawansowania. Najskuteczniejsze metody konwersacji. Przygotowanie do egzaminów oraz certyfikatów. Kursy indywidualne. Lekcje dla dzieci i młodzieży. Dla osób dorosłych. Szkolenia językowe dla firm. Niskie ceny za dużą wiedzę. Zapraszamy do naszych szkół w Jeleniej Górze, ulica 1 Maja 60, Bolesławcu, Aleja Tysiąclecia 51, Lubaniu, ulica Bracka 16/5, Bogatyni, ulica Daszyńskiego 29, Gryfowie Śląskim, ulica Uczniowska 11, Zgorzelcu, ulica Orzeszkowej 60, Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 1A, Nowogrodźcu, ulica Lubańska 42A oraz Kamiennej Górze, plac Kościelny 1. Zapisy tylko telefonicznie od godziny 13 do 18. Dzwoń już teraz i zapisz się. Telefon 75 647 85 53. Więcej informacji na stronie internetowej www.kretkowski.pl. Lady Punk w Zgorzelcu. Legenda rocka zagra w mieście już 13 października. To jedyna okazja, aby usłyszeć na żywo takie hity jak Tańcz głupia tańcz, Mniej niż zero czy Kryzysowa narzeczona. Support 13 w samo południe. Miejsce Hala PGE Turów Arena. Bilety Kasa Basenowa, ulica Maratońska, Zgorzelec oraz www.abilet.pl.